Średni plon buraków cukrowych w tym sezonie przekroczył 65 ton z hektara, a zbiory około 13,3 miliona ton. Wynika z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W porównaniu z rokiem ubiegłym zbiory są więc o 1/3 wyższe. Sami rolnicy przyznają jednak, że nie był to łatwy sezon. Głównym problemem w uprawie buraka była w tym roku aura i bynajmniej nie chodzi tylko o jedno niekorzystne zjawisko, bowiem w zależności od regionu wpływ na plonowanie miały m.in. susze i przymrozki. Ogólnie na buraki można powiedzieć, że rok był ciężki, a nawet bardzo ciężki. W okresie wegetacji, wzrostu występowały susze, co wpłynęło, tak jak widać, na plon buraka. Tam wykonany siew buraków został, akurat tak się nam udało, 4 kwietnia w jeden dzień my zasiali te buraki. Warunki były do siewu dość fajne, także troszkę się nawet korzyło zasiewnikiem, także było to pięknie zasiane. No ale niestety burak cukrowy, gdy po prostu wyszedł, wyrządkował, czyli miał ten, załóżmy te dwa liścienie, prawda? No niestety u nas na naszym terenie tutaj wystąpił przymrozek przygruntowy. 5 stopni, minus 5 stopni, także no ten burak dostał dość poważnie od tego przymrozku i na tym piaście zauważyłem, że dość dobrze ten przymrozek zniósł, bo nie było widać tak zwanych wypadów, czyli obsada raczej była, można powiedzieć, że w 100% obsada po tym przymrozku była w porządku. Natomiast Danube, czyli ta węgierska odmiana, no kurczę, troszkę ten przymrozek zrobił robotę, bo tutaj ten buraczek nam wypadł. Problemem były również chwasty. Nadmierny rozwój niektórych z nich w połączeniu z niekorzystną aurą sprawił, że rolnicy zmuszeni byli do powtarzania zabiegów herbicydowych. Ochronę herbicydową w buraku wykonywałem od dwuliściennych chwastów, wykonywałem 4-krotnie aż. Dlatego, że może po prostu te częste deszcze, przepadywanie, jeden akurat drugi zabieg herbicydowy, no tak się złożyło, że po prostu pojechałem w pole, wróciłem pół godziny po zabiegu, lunął deszcz. Także no niestety trzeba było to za 7 dni jeszcze raz powtórzyć. Czwarty raz pryskałem od dwuliściennych, dlatego iż miałem dość dużą presję komosy białej, czyli łobody na polu, innych jakichś tam chwastów rzepakowych, czy tam innych jakichś przytuli nie występowała. Natomiast dość mocne nasilenie było w tym roku w buraku cukrowym łobody. Sukces w uprawie buraków cukrowych to składowa wielu czynników. Aby wykorzystać potencjał plonotwórczy i jakościowy korzeni, plantator musi zadbać o właściwą agrotechnikę, w tym racjonalne nawożenie uwzględniające azot oraz potas. Przed plonem buraka cukrowego był jęczmień jary. Tutaj zastosowaliśmy akurat na tym polu nawożenie polifoską szóstką w ilości 400 kg i na wiosnę także zastosowaliśmy nawożenie organiczne w postaci gnojowicy świńskiej w ilości tam 20 metrów sześciennych na hektar. Nawożenie azotowe tutaj było wykonywane w trzech dawkach. Najpierw było przedsiewnie w postaci RSM-u, następnie pogłównie w dwóch dawkach saletroamonową. Na jesieni były zastosowane części, po części zostały zastosowane nawozy wieloskładnikowe, czyli sól potasowa w ilości około 200 kg na hektar i polidap też około 200 kg na hektar. Na wiosnę został zastosowany salmak w ilości 250 kg na hektar i 150 kg siarczanu magnezu oraz 150 kg magnezji, żeby dostarczyć burakom sód. W uprawie buraków warto wykorzystać nawozy zawierające azot w formie saletrzanej, który jest szybko pobierany przez rośliny. Do takich nawozów należą Zaksan, Pulan, Salmak, Saletrzak 27 Standard, a także te, które dodatkowo wzbogacone są borem. Dobre rezultaty można uzyskać stosując pogłównie RSM.
Burak cukrowy jest rośliną przemysłową, okopową, wykorzystywaną w produkcji przemysłu cukrowniczego i na pasze dla zwierząt. W sezonie cukrowniczym 2017-18 powierzchnia zasiewów buraków cukrowych została zwiększona z nieco ponad 205 tysięcy hektarów do 220 tysięcy hektarów. Powodem zwiększego areału uprawy są zmiany systemu regulacji rynków Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim likwidacja kwot produkcji cukru. Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce światowych producentów buraków cukrowych, a głównymi terenami uprawy buraka w Polsce są Nizina Dolnośląska, Wielkopolska, Kujawy, Żuławy Wiślane i Wyżyna Lubelska.